Siemanko wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 12 Kruka. Dzisiaj sobie pobiegamy po jaskiniach może trochę. I szkielet się napatoczył, ale to nic, zaraz się go ubiję. Z jaszczuroczłekami będzie trzeba się pobić, trochę tych jajek pozbierać smoczych. I może mi się uda tą zbroję w końcu jakoś, no właśnie, zdobyć. A jeżeli nie, cóż, trudno. Trzydziesty czwarty poziom. Trochę w kuszę by trzeba było rzucić. Jest tu coś? Jeszcze jakieś szkielety? Nie, nie ma nic. A tu gdzieś była ta jaskinia. Niedaleko, tak mi się wydaje. Jeszcze raz look na mapę. Tak, tam gdzieś. No, a później trzeba będzie może jeszcze do Xardasa skoczyć, do klasztoru. Jeżeli czas pozwoli dzisiaj. Aha, gobliny. Goblin! Ej, moment, przecież tutaj ta Sagita mieszka. Chyba. Gdzie jest ta jaskinia? A tutaj! Zaraz na dzień dobry gobliny. Siema! Oho! Miałem rację, siedzą tam. A szuro człeki. I do was tam jest dwóch. A nie, jednak trzech. Spadać. A co ten goblin tam odwala? Chodź na klatę. O. Moment, jesteś sam? Nie, masz kumpli. To ja z tobą nie walczę. Sorry, ale nie. A może by tak... coś wykombinuję. O, w mordę. Ale ma pierdyknięcie. Jeden leży, a... Ała, ała, ała. Boli. Dobra, odwalcie się, muszę się uleczyć. Albo chyba, że pojedynczo. Znowu dźwięk. Nie wiem, czemu ten piorun się tak buguje. Dobra, dwa leżą. Mam nadzieję, że tam będzie jakieś jajeczko. Co ty tutaj czekałeś na mnie? Się kurczę, tak jakoś schowałeś? Się chciałeś zakraść do mnie? Nie wiem. Wszystko jedno. Dobra. Teraz powrotem do jaskini. Musi tam być jakieś jajeczko. Bo w niektórych jaskiniach nie ma nawet ani jednego, z tego co pamiętam. Dlatego mam nadzieję, że w tej coś będzie. Nic mnie tu już nie zaskoczy, a jeszcze jakiś goblin. A tam jeden. Ława drzewcowa. No i miałem, kurde, rację. Nie ma jajek. Noż, kurde. Sam syf.
W ogóle w tej jaskini mnie tu nie było? Ciekawe. Czasami się gubię w tych kombinacjach. Okej. Dobra, to te bieganie po jaskiniach sobie chyba odpuszczę na odcinku. Bo to będzie trwało za długo, a... Dobra, w sumie nieważne. Teraz do Xardasa. Gdzie mam do Xardasa? Tu, o. O, siemaneste! O, ty! Nie! Znowu! Zostawcie mojego lesterka, gnoje. Jedna bestia mniej! Dziękuję! A teraz za chwilę mi Lester powiesz, co tutaj robisz. Dlaczego te jaszczurki są nawet pod wieżą Xardasa? Nie podoba mi się to. Nie wyglądasz najlepiej. Ból głowy stał się nie do zniesienia, a na dodatek ci jaszczuro ludzie bez przerwy mnie atakują. Zastanawiam się, skąd oni się biorą. Chyba muszę najpierw odpocząć. Gdzie jest Xardas? Zniknął gdzieś, ale zostawił na straży swoje demony. Chyba nie chcę, żeby ktoś włóczył się po wieży pod jego nieobecność. Dokąd się udał? Tego nie powiedział. Kazał tylko przekazać ci ten list. Przepraszam. Przeczytałem go. I co? I nic. Nie zrozumiałem ani słowa. Jedno jest pewne. Zbyt prędko go nie zobaczymy. Myślę, że zrobiło się tu dla niego za gorąco i postanowił dać nogę. On? Niemożliwe. Xardas zdał nogę? Nie. Dobra, przeczytajmy ten list. Może coś się z niego dowiem. To nie to. O. Tak, szukam dworu Irdorat. No, masz rację. Xarak Bendardo, ta? Tylko ty możesz pokonać źródło zła. Jeszcze się spotkamy, Xardas. No, to muszę zasuwać do klasztoru. Dzięki, Xardas, że nie powiedziałeś mi o tym wcześniej. Że ta księga będzie mi potrzebna. Wielkie kurde dzięki. Dobra, a gdzie jest do klasztoru? Tu. Hamilton, dalej tu stoisz? Masz coś ciekawego do powiedzenia? Zabiłem wszystkie smoki. Naprawdę? A więc znowu zapłonęła dla nas iskierka nadziei. Teraz musimy tylko uderzyć w samo serce zła. Jeśli udało ci się tego dokonać, zwycięstwo będzie nasze. Kto? Ja? Naturalnie, a kto inny? Tak, znowu Bezi musi ratować świat. Takie już jego zadanie. Naprawdę. A ty, Jorgen, chwila. Co tu robisz? Jak ci się podoba życie w klasztorze? Ja tu chyba zwariuję. Głupio się czuję pomiędzy tymi wszystkimi świętoszkami. Ale z dwojga złego wolę robić, co mi każą, niż przymierać głodem. Nic tego nie zmieni. Nic ci nie będzie. Kazali mi pielić grządki. Wyobrażasz sobie? Jak tak dalej pójdzie, zwariuję tu z Kretesem. Solidny pokład pod nogami. Nic nie chcę oto wiedzieć. Czego mi trzeba. Krążą ostatnio. Okej. Ino skaże. A ten Salandri dla tutaj siedzi? Hej, ty! Wynocha! Tak, nara. No, Perokar, daj mi księgę. Mam dobre wieści. Przydrożne kapliczki zostały oczyszczone. Potęga Inosa pomogła paladynom raz na zawsze uporać się z tym problemem. Znowu możesz czcić Inosa datkami i modlitwą, bez strachu o swe bezpieczeństwo. Tak, wielkie dzięki.
wszystkie smoki zostały pokonane. To dobra wiadomość, ale nasze położenie nadal jest beznadziejne. Poszukiwacze nie zginęli wraz ze smokami. Wręcz przeciwnie. Słyszę, że w ciągu ostatnich dni ich liczba jeszcze się zwiększyła. Zabicie smoków z pewnością osłabiło przeciwnika, ale to wciąż za mało. Musimy uderzyć w samo serce zła. Rozmawiałem ze smokami. I czego się od nich dowiedziałeś? Mówiły o potędze swojego pana, który ma mieszkać w dworze Irdorad. Niech Inos ma nas w swojej opiece. A więc Czarna Świątynia odzyskała dawną potęgę i wysyła do naszego świata swoje sługi. Co to za dwór Irdorad? To wschodnia świątynia boga Beliara. W królestwie Myrtany były takie cztery, ale ta jest z nich wszystkich najbardziej przerażająca. Jakieś 40 lat temu północna i zachodnia świątynia zostały zniszczone. Mężni rycerze biorący udział w tym przedsięwzięciu dopilnowali, by nie pozostał z nich kamień na kamieniu. Wtedy hordy nieprzyjaciela nie miały żadnych szans w starciu z zastępami bohaterskich wojowników i paladynów. Zniszczenie pozostałych dwóch miejsc sekty wydawało się tylko kwestią czasu. Zło mogło wreszcie ponieść ostateczną klęskę. Ale gdy upadła druga świątynia, pozostałe po prostu zniknęły. Zniknęły. Całe świątynie, tak? Jasne. Nie drwij ze mnie! Sytuacja jest poważna. Jeśli dwór Irdorad odzyskał swoją dawną potęgę, pokonanie nieprzyjaciela nie będzie takie proste. Najpierw trzeba go bowiem odnaleźć. Będzie to twoje następne i najtrudniejsze jak dotąd zadanie. Zrobię co w mojej mocy. Co się stało z tą zaginioną księgą Xardasa? Spodziewałem się, że o nią zapytasz, ale niewielki będziesz miał z niej pożytek. Księgę zamknięto magiczną pieczęcią. Zabrałem ją do naszych pracowni, ale mimo wielu prób nie udało się nam jej otworzyć. Ten przeklęty Xardas znowu z nas zadrwił. Mogę zobaczyć tę księgę? Naturalnie. Śmiem jednak wątpić, by powiodło ci się tam, gdzie zawiedli najznamienitsi mistrzowie tego klasztoru. Ale proszę, próbuj śmiało. Talamon nie będzie cię powstrzymywał. He. Nie udało wam się otworzyć tej księgi, bo nie mieliście hasła. Dokładnie to samo. A jak widać, tylko Xardas je znał. Dużo by mnie to kosztowało. Także no, a mnie się uda. No to teraz będę musiał, kurde, się dostać do tej księgi. Przez ten labirynt na dole. Nie wolno ci iść dalej. Zawróć. Pyrokar mówi, że mogę przestudiować księgę Xardasa. Tak mówi. W takim razie możesz wejść. Księga, której szukasz, znajduje się na ławie alchemika. Wielkie dzięki. Na ławie alchemika. Tu. No jest książka. Zapis. Gdzie ona jest? Tu. Xarak Bendardo. Księga się otworzyła. W środku jest klucz i jakiś list. Klucz i jakiś list. A gdzie jest ten list? Jasna dupa. Teraz go znajdź. Lampa rzuca światło na... Tak, to wiem. Klucz, nie wiem do czego jest mi potrzebny, ale tutaj już tyle razy otwierałem to przejście, że wiadomo. Trzeba za lampę pociągnąć. Dodatkowe 1000 expa, miło. A teraz tu będą szkielety. Będzie zabawa. Jeszcze jeden save. Szpon w łapie. Ale we dwóch, no kurde. Aha, padły na strzała, okej. Spoko.
Czemu teraz chcą padać tak szybko? Dlaczego uciekasz, kieleciku? A nie, nie uciekasz. Blokujesz się po prostu. Swoją drogą, jak piorun może walić przez ziemię? Go nie załatwię. No, to ten, tego. Muszę się uleczyć. Teraz jak chcę, żeby nas strzała rozwaliło te szkielety, to nie! No, dobranoc. A ty tu z czego? Nie ma czego plądrować. Oczywiście, że nie ma. Aha, już wiem do czego. Ale się wystraszyłem. Już wiem do czego był ten klucz. Do tych drzwi. Czy tu będą demony? Chyba tak. No, ła! Czemu znowu. Trzech was jest! Nie, 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 nie. Akurat szkielety się nie odczepią, więc. Ała, 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 ała. Nie bij. Nie, ja z wami się nie biję. Nara. Możecie się odczepić w końcu? Nie. Nie odczepicie się. Ała, 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 ała. Oho. Nie! Nie, 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 nie. Tak, zleczyły się, zleczyły się. Szybko. Miksturka. Ała, ała, co to za... pośmiertne drgawki. A sorry, ty już nie żyłeś. Więc pośmiertne, pośmiertne? Jak to w ogóle nazwać? Ach, się zapędziłem. Gdzie było to wejście? Tobie podziękujemy. Ale tych truposzów teraz leży. Tu na pewno gdzieś będą demony. Ja to czuję. Ja po prostu to wiem. No, słychać z daleka. O właśnie. A tutaj... Nie mam pojęcia jak to otworzyć, ale tu jest skarbiec. Czy coś takiego. W każdym razie coś tam jest za tą ścianą, tylko nie mam pojęcia jak się tam dostać. O, książę demonów. Au, 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 au.
Czemu nie mogę go pizgnąć? Po prostu będę machał. Jak mnie dziabnie, to koniec. A właśnie o tym mówię. Na szczęście nie może tutaj wlecieć. Także jestem jako tako bezpieczny. Dobrze, że mam szpon, bo innym mieczem na pewno bym sobie nie dał rady. Książę demonów miał dwie potki. Teraz ty, demonie. Do tyłu, do tyłu. Ty też bijesz tak mocno? Czemu nie mogę cię namierzyć? Ty cholero jedno. Wolę się odsunąć. Czemu te demony są takie mocne? A może to ja jestem słaby? Raczej to drugie. Dobra, namierzyłem go, teraz już jest z górki. No chyba, że będzie siedział za ścianą. Jest kubańcze. Chodź tu. Okej, teraz ty. Nie wierzę, jak się można w powietrzu zablokować? A mogę mu z jakiegoś czara pocisnąć? Nie bardzo. Bryła lodu. Bryła lodu chyba nie zadziała. Ale mam za dużo rzeczy. Ano, miałem rację. To nic nie da. A nie, na serio, jak ten demon się może zawiesić w powietrzu? Może by tak deszcz ognia pierdyknąć? Albo nie, bo jeszcze zabiję tych na górze, a tego bym nie chciał. Dobra, powoli, powoli. Ała. Tak, biegaj dookoła. Jak najbardziej mi to pomoże. Okej, tu gdzieś powinna być jeszcze jedna księga. O właśnie. Mapa morska i mikstura. To chyba są łzy i nosa. Tak, pod żadnym pozorem nie można ich wypijać, bo będzie zgon. No chyba, że się jest magiem ognia, wtedy można. Dobra. Mapa, tak? Mapa, o. A więc tam jest twoja kryjówka. Cholernie daleko. Chyba będę potrzebować statku. 2000 expa, lokalizacja poznana. I coś jeszcze podniosłem. Księga. Jakąś księgę. Gdzie ona jest? Bla, 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 tu jakieś pierdoły, to tego nie trzeba czytać. Okej, to teraz wracamy do Pyrokara. Siema, Milton. Podobno spędziłeś sporo czasu w klasztornych podziemiach. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Wiem już, gdzie kryje się nieprzyjaciel. Jest całkiem niedaleko stąd. Zatem musimy czym prędzej wyruszyć w drogę. To może być nasza jedyna szansa. A co Diego sądzi na ten temat? Myślę, że chętnie będzie ci towarzyszyć. Co z Gornem? Podobno wrócił z Górniczej Doliny. Koniecznie z nim porozmawiaj. I nie zapomnij o Lesterze. Gdybyś nie wyciągnął go z tej doliny, byłoby po nim. Ja też mam pewną rolę do odegrania w tej sprawie. Mogę ci pomóc w zwiększeniu twojej many oraz przy sporządzaniu nowych run. Kiedy ruszamy? Nic nie widać. Oczywiście, że cię wezmę, Milton, bo jesteś moim kumplem, nie?
Tak samo jak Diego Gorni Lester. Witamy na pokładzie. Spotykamy się na przystani. Nie spóźnij się. W porządku. Możesz na mnie liczyć. Gdzie mogę znaleźć kapitana statku? Porozmawiaj z Jorgenem. W końcu był kiedyś żeglarzem. Powinieneś spotkać go w klasztorze. Gdyby on nie mógł ci pomóc, musisz popytać w mieście. Albo nawet na farmach. Z pewnością są tu jeszcze jacyś żeglarze. Na twoim miejscu porozmawiałbym o tym z Lee, albo zajrzałbym na przystań w Korinis. To chyba najlepsze wyjście. Akurat na kapitana to myślę, że wezmę sobie Torlofa. Tak, to będzie najlepszy wybór. Jako że zacząłem jako najemnik, to wezmę też najemnika. No, to ten. Nie wiem, jak długa będzie rozmowa z Perokarem, więc sobie ją już teraz odpuszczę. Się tam z nim pogadam w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.